Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piwus, witam was w 11 odcinku z Crazy Remastered na moim kanale. Moi drodzy, zbliżamy się chyba powoli do końca. Być może jest to albo ostatni, albo jeden z ostatnich odcinków z tej serii. Tak więc powoli kończymy. Co musimy zrobić? Udaj się na mostek. Wszystkie osoby należące do jednostek specjalnych mają natychmiast zgłosić się na mostku. Okej, czy trzeba lecieć na mostek w takim wypadku? A czy my już na tym... This is Admiral Morrison. A few moments ago, I received authorization from the President to launch a limited A, dobra, bo to się cofnęło nam się, okej, wszystko wiem. Obviously, the decision to use nuclear force is a very serious one. We are still unsure of the exact nature of our opposition. Based on intel gathered by our special ops team, we believe our planet is facing an imminent and very real threat. Whatever happens in the next few minutes, I know that each one of you will perform your duty with honor and professionalism. Now I need you all to report to your battle stations and brace for impact. Here, Lieutenant. The Let's take the fight to them, boys. Major Barnes, this is Admiral Morris. Put that VTOL down immediately. Major Barnes! What is he doing? Sir, should I scramble and intercept? Let him go. Crazy bastard just signed his own death warrant. About time, Lieutenant. We're almost ready to launch. That major of yours just went AWOL. Raided the armory, took a VTOL, and headed back to the island. Prophet's going back there? You have to delay the launch. He made his choice, Lieutenant. Admiral, I'm begging you to reconsider. It's too much of a risk. What if this is exactly what they want? What if we're playing into their hands? I don't have time for what-ifs, Doctor. The Pentagon has authorized the use of nuclear force. I have my orders. Constitution Command, this is Marauder One. We've got lock. Approaching critical range. Over. Copy, Marauder One. Stand by. We're ready, sir. What if you're wrong, Admiral? Can you live with the consequences? Proceed with the launch. Aye, aye, sir. Marauder One, this is Constitution Command. That's a green light. Deliver the payload. Over. I hope you're right about this. You, me, and the rest of the planet. Just made it stronger. Sir, we've got multiple contacts inbound. 8. No, 12. Oh, shit! Everybody down! Wszyscy na ziemi, a admirał sobie stoi. To ciekawe. Ale my już tą cutscenkę widzieliśmy w poprzednim odcinku na końcu. Ale obejrzymy sobie ją jeszcze raz. Nie będę nic przewijał. Take it off, Nomad. This whole ship's going to hell in a handbasket. Those things are breaching our hull from every direction. Get out there and fight, soldier! We cannot lose this ship! Staliśmy po tamtej stronie, bo tutaj są szyby jakby, a teraz nas tu wywaliło. No dobra. Już sobie otworzyłem. Jakaś broń dla mnie może? Okej, mam minigana. Gra jest, czekajcie, gra jest jeszcze mega za głośna. Trzeba ją znowu do minus 15 wyjebać. Nie wiem, że później sobie będę radził z głośnościami. Do
Dobra. Nadzieję, że już reszta gier nie będzie aż tak problematyczna, jeżeli chodzi o dźwięk. Dobra, w kogo ja mam strzelać? Co ja mam robić w ogóle? Jak na razie idzie mi całkiem nieźle, mam wrażenie. Weź karabin. Gdzie to jest? Coś mi się pokazało, żeby wziąć. O, jest. Czy karabin Gaussa będzie na nich skuteczny? Nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze. To ich tylko odpycha? Dobra, zniszczony. 200 pocisków tylko mam, trochę mało. Nie ma amunicji żadnej. A wycofują się, okej. To lepiej dla nas, tak szczerze. Dobra, gdzie jest ta winda? Chyba nie tu. Czekajcie. Dobra. A, to jest winda, okej. Dobra, mamy strzelbę. Strzelba się przyda bardziej niż karabin Gaussa. Aha, on do mnie mówi. Mam... Dobra, ale którędy ja miś tam? A, on mi drzwi otworzy, okej. Okay. Aha. To będą gdzieś te śmieci pływające, czy nie? No jest. Okej, okay, przedostałem się dalej. Co teraz? Tutaj? Nie. Czekajcie.
No, reaktor jeden, okej, ale jak tam wejść? Aha, tu są te, dobra, jest drobinka, faktycznie. Nie zauważyłem tej drobiny. Początkowo. Znowu robi się delikatnie mrocznie, nie podoba mi się to. No ale nie wszystkie się chowają. Okej. Na maksymalnym armorze ja mogę wszystko zrobić, stary. Już idę. Przeżyłem. A jak przeżyłem, to znaczy, że nie było tak źle. Już mogę wrócić na górę? Dobra. Rozwaleni. Gdzie którędy ja mam iść? Aha, to tutaj miałem jednak wejść, okej. One tak dziwnie skrzeczą, jak nas atakują. Granat, strzelba, okej. A, tu jest ten, co myśmy go pojmali. Czekaj, mam gdzieś iść dalej. Wróć na pokład startowy. Dobra, ale którędy ja mam tam wrócić?
Dobra, przeraszowałem ich trochę, bo mam mało amunicji już. Aha, teraz amunicję do strzelby dostałem, dobra. Krzanić to. Da się do zbrojowni. O Jezus. 6000 tasków na raz, nie? Dobra, chyba w tą stronę trzeba iść. Kurwa, nie mogę przejść tędy. Kurwa, macie bana grano. Się nie móc przedostać przez jakieś sterowanie, jest też takie spierdolone tutaj. Nie mogę go zabić. Tak, 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 dobra, przestań już. Wiem, że muszę uratować tych ludzi. Niech się z tego strzela. Nie wiem, przytrzymać przycisk, czy coś trzeba? Nie mam pojęcia, stary, jak to. Tak miało być. Nie wiem. Aha. Dobra, niech mi ktoś teraz wyjaśni, jak używać tego kurwa karabinu. No jestem blisko i co teraz? Aha, złapał mnie, dobra. Mi powie, jak to zniszczyć, bo ja nawet nie mam pojęcia.
No jeszcze tego nie zniszczyłem? Dobra, już. Nie namierzono celu, no to... O kurwa, gdzieś spadłem, czekajcie. Czekaj, bo to wali takim promieniem. Właśnie takim promieniem to wali. Nie wiem, chcę ją strzelać tak szczerze, żeby to zniszczyć. No ja mam amunicję już. Genialnie. Co teraz? Tam już się nie wrócę. Zamroziło mnie, ty. Kto do mnie? Szmato! Podwrotkę stąd. Ty, zniszczyłem! Patrz! Jebać ten wasz taktyczny karabin, kurwa, który jest chujowy. No i elegancko. O! Co to kurwa jest? Niż okręt wojenny obcych aktywowano. Aha! Ja sobie może szybko zbiorę amunicję. Jakie działa? Czekaj chwilę. Coś tam w nie trafiam, ale nie wiem, w co ja mam strzelać tak swoją drogą. Dobra, już chyba wiem, w co. Dobra, zniszczone. No używam tego i co teraz? Aha, tu jest, dobra. Wow.
Chaj, nie mam amunicji w ogóle. Dobra, już mam. No, Jezus. Śmieciarzu, poszedł mi stąd. O Jezu, zabiją mnie zaraz. Nie miałem amunicji. No kurwa, ale oni są z każdej strony i na blisko, ty. Aha. Aha. Dobra. No, co mnie mro... No, kurwa, ale co mnie mrozi? Aha, ten promień mi mrozi. Dobra, już wiem, o co chodzi. Ale nie mogę biegać. Mogę. Jednak. Już was coveruję. Dobra. Coverowane ładnie. No już, 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 już. Wszystko robię. Czekaj. Co teraz? Nie, 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 nie. Kurwa. Przecież tu jest najniższy poziom trudności ustawiony, prawda? No tak, najniższy jest. Ja nie mogę tego zrobić. No niemożliwe to jest. Dobra, dobra, wiem, co mam robić już. Otwieraj się. Aha! My tu cały czas podlatują. Yes.
Boom. Czy to jest już endgame? Mam taką nadzieję, tak szczerze. Dobra, dałem radę chyba. No i USS Constitution został zatopiony. I o Jezus, ten statek jest gigantyczny, ja pierdolę. A jestem ciekawy, gdzie jest prorok? Mam wrażenie, że jesteśmy strasznie blisko wody. Powinniśmy delikatnie się oddalić. There's a naval fleet en route from Japan. They'll be here within the hour. I'm setting course to intercept. No. We know how to beat them now. We need to keep fighting. I'm picking up a transmission. What is it? You ain't gonna believe this, mate. It's Prophet. He's alive? And kicking by the sound of it. Looks like he's inside the sphere. Lock onto his position. Going back. Okej. Okay. Dobra, zrobimy to inaczej. Ja zakończyłem 11 odcinek i myślałem, że będzie jeszcze 12 i zacząłem nagrywać 12, ale to dogram sobie do 11. Tam już się pożegnałem, ale mam kilka przemyśleń. A mianowicie Crysis Remastered było spoko, ale delikatnie mam wrażenie, że Crytek jeszcze w tym momencie nie wiedział, co chce zrobić z tą grą. Nie wiem, takie mam wrażenie, że pierwsza część była taka chaotyczna, mało było fabuły w tym wszystkim, dużo strzelania, gdzieś tam biegania, 6000 tasków na minutę trzeba było robić. Nie było to jakoś tak dobrze poukładane. Mamy jeszcze część drugą i część trzecią, ale to myślę, że w innym czasie sobie przejdziemy. Na koniec dnia... Ja sobie to pominę, bo muzyka jest za głośna. Na koniec dnia muszę przyznać, że Crysis Remastered było spoko. Na początku mi się trochę nie podobało, ale teraz już po przejściu całej gry jest ok. Myślałem, że będzie 12 odcinków, bo oni powiedzieli, że idą ratować proroka jakby i tak dalej. No, ale jak widać, skończyła się gra. Więc 37, 6, może 40 minut się zamkniemy. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki w górze oraz wyświetlenia pod tą serią, bo nagromadziło się tego wiele.
w ostatnim czasie. Jestem bardzo wdzięczny, dziękuję bardzo za to i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. A tymczasem ja już się faktycznie żegnam, idę wybierać kolejną grę, już nawet wiem jaką. Za chwilę ją zakupię i pobiorę i nagram. Tak więc, co? To faktycznie było na tyle. Dziękuję za całą serię Crysis Remastered na moim kanale. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz. Powiem to jeszcze raz, pomimo, że powiedziałem to wcześniej. I słyszymy się już następnym razem w nieco mocniejszej, mam wrażenie, gierce niż Crysis Remastered, ale wszystko w swoim czasie. Trzymajcie się i cześć.